Cześć, Piotr Marek, HDTV Polska. Jesteśmy w Berlinie podczas targów IFA 2018. Zaczynamy zwiedzanie i nasze wideo od stoiska Sony. No i pierwsza nowość, słuchajcie, którą przedstawiła firma, to Xperia XZ3. Pewnie ostatnio zdziwiliście się może, że zaczęliśmy testować właśnie telefony, ale nie bez powodu, dlatego że XZ2 to był telefon, który dotykał bardzo mocno telewizorów i jakości kinowej. A to wszystko dlatego, że nagrywał 4K, obsługiwał HDR i naprawdę bardzo fajnie to wyglądało. Natomiast szczerze i osobiście czekaliśmy na nową wersję, czyli XZ3, dlatego że jedna rzecz tu się pojawiła, ale bardzo, bardzo kluczowa. Tutaj mam ten telefon. Ja myślę, że tu już widać, o co chodzi. Chodzi o to, że pojawił się wyświetlacz OLED. Wyświetlacz OLED. A to wiecie dokładnie, co oznacza, czyli idealna czerń. A jeżeli jest idealna czerń, to już od razu kojarzy nam się OLED Bravia, czyli telewizor OLED od Sony. I to jest, słuchajcie, tak jakby przeniesienie tego, co widzimy w domu, właśnie na ekran mobilny i na przykład w czasie podróży, czy gdzieś, gdzie jesteśmy w ruchu, możemy sobie na przykład Netflixa odpalić na tej idealnej czerni, na ekranie OLED, razem z HDR-em i oglądać te filmy w tej najwyższej jakości. No i tutaj Sony właśnie widać, jak bardzo podkreśla, tak, że jest OLED, jest HDR. Mamy tutaj też X-Reality i tutaj to jest też znane z telewizorów OLED Bravia, czyli konwersja z SDR-u do HDR-u i też, no, to będziemy testować też na pierwszych tutaj testach, jak dotykaliśmy te telefony. Działa to też, wygląda to bardzo fajnie, więc no ekstra. To jest, słuchajcie, XZ3 rzeczywiście jest już takim smartfonem Xperia. Myślę, że firma właśnie tym chciała tak jakby sfinalizować tą linię całą i to jest, wydaje się, najbardziej dopracowany właśnie telefon firmy Sony. No i słuchajcie, ta Xperia już niedługo do nas przyjdzie na testy, no i fajnie, bo cieszę się, że będziemy na przykład mogli tego OLEDa pomierzyć, no i zobaczymy chociażby, jak porównacie sobie, jak on się na przykład spróbował względem XZ2, skoro mamy tutaj OLEDa. Dobra, lecimy do telewizorów, tam już Maciek też czeka i zaraz Wam opowie o kolejnych nowościach. Trzymajcie się, hej!